Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Hej! Zanim zaczniemy, chciałabym Wam przypomnieć, że zdjęcia do każdej sprawy znajdziecie na moim Instagramie, gdzie nazywam się Kryminalna Skandynawia. Chcę podziękować również moim patronom. Dziękuję, że jesteście ze mną i że wspieracie moją pracę. Dziś przenosimy się do małej miejscowości Spiekeröd w województwie Västra Götaland, 40 km na północ od Göteborg, drugiego co do wielkości miasta Szwecji. 10 km od Spekeröd leży miasto Stenungsund. Jest 1 sierpnia 2010 roku. Na policję w Stenungsund dzwoni kobieta, by zgłosić zaginięcie swojej 31-letniej córki Mariny Johansson. Od kilku dni próbuje się z nią skontaktować, jednak żadna próba nie przynosi efektu. 28 lipca w środę Marina opuściła swój dom około godziny 12 i od tamtego czasu nikt jej nie widział. Ostatni kontakt z zaginioną rodzina miała przez SMS-a tego dnia, w którym pisała, że jest w drodze do Linköping lub Lidköping. SMS został przez przypadek usunięty, dlatego rodzina nie jest pewna, do której miejscowości udała się Marina. Przyjmujący zgłoszenie policjant Håkan zapytał rodzinę, czy byli w domu Mariny, by sprawdzić, czy dziewczyna tam jest. Matka odpowiada, że byli tam, jednak nie przeszukali posiadłości ze względu na strach przed byłym chłopakiem Mariny, który nadal tam mieszka. Następnego dnia policjanci Johan i Boriar zostają wysłani do domu zaginionej Mariny Johansson. Po przybyciu na miejsce policjanci widzą czekającą matkę i siostrę przed furtką. Po krótkiej rozmowie policjanci rozdzielają się. Johan zostaje na zewnątrz wraz z siostrą zaginionej, podczas gdy jego kolega Boriar wraz z matką udają się w stronę domu. Drzwi wejściowe są otwarte. Boriar zagląda do środka i widzi mężczyznę. Fredrik Svensson, były chłopak Mariny, który jest jej lokatorem, siedzi przy kuchennym stole, na którym rozłożony jest chleb i masło. Boriar przedstawia się i tłumaczy mężczyźnie powód wizyty policji. Zadaje kilka pytań, na które otrzymuje krótkie i niewyczerpujące odpowiedzi. Na pytanie, kiedy ostatni raz widział Marinę, Fredrik odpowiada, że kobieta opuściła dom między godziną 12 a 13 w środę 28 lipca. Fredrik zaznacza, że nie rozmawiali ze sobą tego dnia. Wie, że miała jechać na randkę z mężczyzną z internetu do Linköping. Na pytanie, skąd Fredrik posiada te informacje, mężczyzna odpowiada, że od matki zaginionej, na podstawie SMS-a, którego otrzymała kobieta. Fredrik opowiada, że związek pomiędzy nim a Mariną zakończył się w październiku. Od tamtej pory jednak nadal mieszkał u niej. Na pytanie, jak to funkcjonowało, Fredrik odpowiedział, że okej. Mężczyzna zaznaczył, że nie mieszał się w jej prywatne życie. Po rozpadzie ich związku wynajął od Mariny piwnicę. Wiedział, że spotykała się z innymi mężczyznami, których poznawała w internecie i nie miał nic przeciwko temu. Ich związek był zakończony. Policjant Juan podczas rozmowy z siostrą Mariny dowiaduje się, że powodem strachu rodziny przed Fredrikiem jest jego obojętność i nieczułość. Rodzina nie miała z nim zbyt wiele kontaktu. Siostra opowiada również, że Fredrik mieszka u Mariny, bo nie ma się gdzie podziać. Nie posiada mieszkania ani pracy. Marina pozwoliła mu zostać, dopóki nie znajdzie czegoś nowego i jak do tej pory to się nie stało. Po kilku minutach rozmowy Juan wraz z siostrą Mariny udają się w stronę domu. Policjanci otrzymali 2 numery telefonów do Mariny. Przy próbach połączenia się włączała się automatyczna sekretarka, na którą Juan nagrał wiadomość. Reakcja Fredryka była co najmniej nie na miejscu. Mężczyzna podśmiechiwał się z policjantów. Juan i Boriar rozpoczęli przeszukanie domu. Drzwi do niektórych pokoi były zamknięte, jednak Fredrik za pomocą nożyka lub nożyczek otworzył bez problemu wszystkie pomieszczenia. W biurze Mariny policjanci znaleźli kalendarz zaginionej. Wynikało z niego, że dziewczyna miała zaplanowane kilka spotkań na najbliższe dni. W domu znajdowało się dużo rzeczy. Jak wspomniała siostra zaginionej, Marina nie należała do osób pedantycznych. Była raczej typem zbieracza. Policjanci przeszukali kolejno wszystkie pokoje. Sypialnia Mariny była jedynym pokojem, w którym porządek był nieco lepszy niż w pozostałych pomieszczeniach. Nie można było jednak powiedzieć, że była wysprzątana. Łóżko było pościelone, rzeczy jednak leżały w różnych miejscach. Portfel, paszport, telefon i 2 aparaty fotograficzne należące do zaginionej nie zostały odnalezione. Dziwnym wydawał się jednak fakt, że laptop Mariny pozostał w domu. Według rodziny dziewczyna zawsze miała go przy sobie. Policjanci przeszukali również ogród i pobliskie kanały. Nigdzie jednak nie znaleziono wskazówki, która pomogłaby odnaleźć zaginioną Marinę. Dziewczyna zniknęła, podobnie jak jej srebrny samochód marki Hyundai. Następnego dnia policjanci rozpoczynają poszukiwania. Przesłuchiwani są członkowie rodziny oraz sąsiedzi Mariny. Zbierane są informacje o zaginionej. 31-letnia Marina Johansson pracuje jako konsultant do spraw ochrony środowiska w firmie budowlanej. Osiągnięcie tego stanowiska wiązało się z ukończeniem studiów, z którymi Marina nie miała najmniejszego problemu. Cała rodzina Mariny jest bardzo zaangażowana w łyżwiarstwo figurowe. Jej 2 młodsze siostry uprawiają ten sport profesjonalnie. Marina trenowała łyżwiarstwo figurowe przez dłuższy okres swojego dzieciństwa. Była jednak zmuszona przerwać treningi w wieku 14 lat ze względu na problemy z kolanami. Mimo to jej pasja do sportu nie ustała. Marina pozostawała bardzo aktywna. Rodzice dziewczyny są właścicielami portu jachtowego na wyspie Sion. Marina spędza tam mnóstwo czasu. Uwielbia nurkowanie, a całkiem niedawno zaczęła wakeboarding, w czym robiła coraz większe postępy. Jedno z hobby Mariny to fotografia, którą połączyła z miłością do sportu. Początkowa pasja przerodziła się w jedno ze źródeł dochodu. Marina posiada firmę zajmującą się fotografią sportową. Podróżuje w różne zakątki świata, by fotografować wydarzenia sportowe. W 2003 roku ojciec Mariny kupił jej dom w miejscowości Spekeröd. Dom ten znajduje się w lesie na uboczu. Od początku była to jej idyla. Marina wprowadziła się tam ze swoim chłopakiem o imieniu Per, z którym była od jakiegoś czasu. Ich związek przetrwał do roku 2006, kiedy to zdali sobie sprawę, że bardziej są jak przyjaciele niż jak para. Mimo iż ich związek się rozpadł, Per nadal miał bliski kontakt z Mariną i jej rodziną. W 2006 roku Marina poznała Fredryka przez internet. Po kilku miesiącach zostali parą i mężczyzna wprowadził się do niej. Fredrik miał 3 dzieci z poprzedniego związku. Marina i Fredrik byli razem do października 2009 roku. Jak wspomniał mężczyzna, ich drogi po prostu się rozeszły i nie czuli do siebie urazy. Z racji tego, że Fredrik nie miał się gdzie wyprowadzić, Marina zgodziła się, by został w jej domu. Mężczyzna nie pracował. Nie posiadał stałego dochodu, dlatego nie mógł zapłacić Marinie za czynsz. W zamian za dach nad głową Fredrik pomagał przy domu. Często również przygotowywał posiłki. Z przesłuchań prowadzonych z bliskimi Mariny oraz innymi osobami, które posiadały informacje na temat zaginionej, udało się ustalić, co następuje. 27 lipca Fredrik Svensson, były chłopak Mariny, obchodził urodziny. Dziewczyna chciała zrobić mu niespodziankę i zaplanowała wycieczkę na łodzi, którą pożyczyła od swoich rodziców. Według planu para miała spędzić kilka godzin na jeziorze. Zaledwie po godzinie Marina i Fredrik oddali kluczyki do łodzi. Była wtedy godzina 16:45. O godzinie 18:11 Marina rozmawiała przez telefon z siostrą. Godzina połączenia została potwierdzona po sprawdzeniu połączeń Mariny oraz jej siostry. Podczas rozmowy kobieta płakała i narzekała na okropny dzień spędzony w towarzystwie Fredryka. Marina wspomniała, że bardzo się pokłócili. Zamiast niespodzianki i miłego dnia wdali się w kłótnię, która przerosła Marinę. Siostry postanowiły, że następnego dnia wspólnie wybiorą się na wakeboard i porozmawiają o rozwiązaniu sytuacji. Pogoda tego lata wręcz zachęcała do wycieczek. Marina była bardzo aktywna na internecie. Utrzymywała stały kontakt z wieloma mężczyznami przez MSN. Tego dnia skończyła czatować za 1:05 w nocy. Z wiadomości wynikało, że dziewczyna uskarżała się na okropny dzień i na kłótnię z lokatorem. Następnego dnia Marina miała spotkać się z siostrą i wspólnie jechać na wakeboard. Siostra próbowała dodzwonić się do Mariny, jej telefon był wyłączony. 3 minuty później siostra otrzymała SMS-a od Mariny, w którym napisała, że jest w drodze do Lid albo Linköping. SMS ten został usunięty, a siostra wściekła się, że Marina zmienia plany. Chwilę później przyszedł kolejny SMS. Marina pisze: kocham cię, Lil Skrót. Lil Skrót to pseudonim, którego używała rodzina w określeniu do siostry. Siostra wspomniała policji, że Marina zawsze była dostępna pod telefonem. Odbierała nawet na ważnych spotkaniach w pracy. Dziwny wydawał się również fakt, że Marina nie wspomniała wcześniej o wyjeździe. Nie należała do osób spontanicznych. Rodzina próbowała skontaktować się z Mariną przez kolejne dni. Punktem zwrotnym, który wzbudził ogromny niepokój w rodzinie, był 31 lipca. Babcia zaginionej obchodziła urodziny, na których nie pojawiła się Marina. Według rodziny dziewczyna zawsze jest zaangażowana w rodzinne uroczystości. Jej nieobecność na urodzinach babci sprawiła, że rodzina skontaktowała się z policją. Jest 4 sierpnia 2010 roku. Policjant Juan dzwoni do siostry zaginionej Mariny. Po rozmowie Johan kontaktuje się z bankiem, w którym Marina posiadała konto. Dowiaduje się, że 28 lipca o godzinie 10:55 z bankomatu w Stora Höga zostały wybrane pieniądze z konta Mariny. Karta została użyta 2 razy, a wybrana suma to 10 000 koron. Chwilę później próbowano również wybrać pieniądze z drugiej karty. Tym razem jednak wpisano zły kod PIN. Na miejsce zostaje wysłany patrol policji. Jest godzina 8:45. Policjanci Rebeka i Tomas udali się do bankomatu położonego w Stora Höga. Wszystkie sklepy w pobliżu były zamknięte. Policjanci wrócili godzinę później. Po rozmowie z personelem Tomas i Rebeka dowiadują się, że w pobliżu nie ma żadnych kamer. Policjanci pozbierali wszystkie nagrania z pobliskich stacji benzynowych. Materiał zabezpieczono. Jeszcze tego samego dnia, to jest 4 sierpnia, zmieniona zostaje rubryka przestępstwa z zaginięcia na morderstwo. To sprawia, że policja otrzymuje dostęp do większej ilości zasobów. Wygląda na to, że ktoś próbował upozorować wyjazd Mariny. Wypłata z bankomatu miałaby sugerować, że kobieta wybrała pieniądze i wyjechała. To zachowanie jest jednak bardzo nietypowe dla Mariny. Dziewczyna zawsze pozostawała w kontakcie z rodziną, niezależnie od tego, co robiła. Zazwyczaj aktywna zarówno telefonicznie, jak i na internecie, Marina nie dawała znaku życia. Podejrzany był również fakt błędnie wprowadzonego kodu PIN. Dodatkowo Marina nigdy nie korzystała z gotówki. Zazwyczaj płaciła kartą. Na tym etapie śledztwa niewielu ludzi wierzyło, że kobieta nadal żyje. Policjanci sprawdzili bilingi telefoniczne Mariny. Ostatnia aktywność miała miejsce 29 lipca o godzinie 10:01. Wysłany został wtedy SMS od Mariny do Fredrika. Telefon zaginionej był w okolicy Stora Höga, telefon Fredrika w okolicy domu. Śledztwo w sprawie morderstwa nabiera tempa. Ponad 100 policjantów przeczesuje pobliskie lasy w poszukiwaniu ciała Mariny. W poszukiwaniach pomagają również policyjne psy, zarówno te, które wytrenowane są do poszukiwania ludzi, jak i te, których zadaniem jest odnaleźć zwłoki. Helikopter ma za zadanie sfotografować otoczenie posiadłości Mariny, by kolejno wyznaczać nowe tereny poszukiwań. Informacje zebrane do tej pory nie pozwalają na ustalenie miejsca przestępstwa. Marina mogła zostać zamordowana w domu, w pobliskim lesie lub kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania. Mimo to poszukiwania trwają, a śledczy nie poddają się. Zaangażowano również policję konną w przeczesywanie pobliskich lasów. W międzyczasie w domu Mariny technicy kryminalni przeszukują każdy kąt. Użyto również psów tropiących zarówno w domu, jak i na całej posesji. Policjanci poprosili pracujących techników o udostępnienie kalendarza zaginionej Mariny, który znajdował się na jej biurku. Informację o kalendarzu podali policjanci, którzy odwiedzili dom Mariny po zgłoszeniu jej zaginięcia. Technicy kryminalni przychodzą jednak z pustymi rękami. Według nich, gdy przybyli na miejsce, nie było nigdzie kalendarza zaginionej. Ta informacja potwierdza przypuszczenia śledczych, że Marina nie zniknęła z własnej woli. Podejrzenia, że ktoś próbuje utrudnić śledztwo, nasilają się. Śledczy decydują się ponownie przesłuchać Fredrika, byłego chłopaka Mariny mieszkającego u niej w domu. O godzinie 14:50 rozpoczyna się przesłuchanie, które miało miejsce na posterunku policji w Stenungsund. Na początek śledczy proszą Fredrika o opisanie ich związku i relacji, jaka była między nimi. Mężczyzna mówi, że mieli problemy w związku, głównie ze zrozumieniem siebie nawzajem. Codzienne czynności, jak zakupy, każde z nich chciało robić po swojemu. Mimo mocnych uczuć nie potrafili wspólnie funkcjonować, co doprowadziło do rozpadu związku. Śledczy pytają Fredrika, kiedy ostatni raz widział Marinę. On odpowiada, że było to w środę 28 lipca między godziną 11 a 13. Nie wie dokładnie, bo nie nosi zegarka. Marina powiedziała coś w stylu „ja jadę” i wyszła. Fredrik był przekonany, że dziewczyna pojechała do siostry. Fredrik zaznacza, że w ostatnim czasie nie wiedział zbyt wiele o jej życiu prywatnym. Nie byli już razem i każde z nich żyło swoim życiem. On wynajmował pokój w piwnicy, Marina mieszkała na piętrze. Często widywali się przy wspólnym śniadaniu. Mężczyzna przyznaje również, że czasami uprawiali seks, jednak oprócz tego nie łączyło ich nic więcej. Podczas przesłuchania śledczy dowiadują się, że Marina ma kontakt z wieloma mężczyznami przez internet. Często spotyka się anonimowo z innymi, którzy byli zainteresowani seksem BDSM. Marina jest osobą dominującą zarówno w życiu, jak i w łóżku. Śledczy pytają, jakie kroki podjął mężczyzna, by pomóc w poszukiwaniu Mariny. Fredrik przyznaje, że większość czasu od jej zaginięcia spędził w domu. Wspomina, że we wtorek po wycieczce na Łódź Marina poprosiła go, by w nocy 28 na 29 lipca pomiędzy środą a czwartkiem nocował gdzieś indziej. Mężczyzna pomyślał, że Marina spodziewa się gościa. Fredrik udał się na cmentarz na grób swojej babci. Często spędzał tam czas, gdy życie go przytłaczało. Tej nocy spał w samochodzie. Po ponad 3 godzinach przesłuchania zarządzono przerwę, podczas której śledczy konsultują się z prokuratorem. Po przerwie śledczy przedstawiają Fredrykowi zarzut morderstwa. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Fredrik zostaje zatrzymany, a przesłuchanie ma być kontynuowane następnego dnia. Podczas gdy śledczy przesłuchiwali Fredryka, technicy sprawdzają jego telefon. Kilka SMS-ów zostało usuniętych. Intensywna praca nad przywróceniem zawartości telefonu niestety nie przynosi efektu. Podczas zatrzymania mężczyzna miał w swoim portfelu 4000 koron. Kwota ta była w banknotach po 500 koron. Na jego koncie bankowym było zaledwie 25 koron. Poszukiwania Mariny trwają. Policjanci nadal przeczesują okolicę. Teren wokół domu Mariny jest bardzo ciężki do przeszukania. Mowa tu o kilkukilometrowej powierzchni pokrytej lasami i jeziorami. W międzyczasie prowadzone są również inne czynności, m.in. nagłośnienie poszukiwań w radiu. Dzięki temu na policję wpływają rozmowy od świadków oraz ludzi, którzy znali Marinę. Jest 5 sierpnia 2010 roku. Kolejny dzień poszukiwań Mariny Johansson. Dzięki nagłośnieniu sprawy udaje się odnaleźć samochód zaginionej. Wczesnym rankiem ochroniarz zadzwonił na policję i poinformował, że podobny samochód do poszukiwanego stoi na parkingu przy stacji kolejowej w Stora Höga. Policjanci udali się na miejsce. Samochód stojący na parkingu należy do Mariny. Przeszukano okolicę parkingu. Ścieżka rowerowa prowadząca od parkingu została skrupulatnie przeczesana. Nie znaleziono jednak żadnych nowych wskazówek. Śledczy dotarli do świadka, który z całą pewnością widział samochód Mariny na tym parkingu o godzinie 6:48 29 lipca. Odnalezienie samochodu wzmocniło podejrzenia śledczych, że kobieta nie żyje. Z dotychczasowych informacji, jakie uzyskali od rodziny i świadków, wynikało, że Marina nie podróżowała pociągami. Wszędzie poruszała się swoim samochodem. Informacje zebrane do tej pory wskazują na to, że Marina najprawdopodobniej nie żyje. Prokuratura po kolejnym przesłuchaniu decyduje się na tymczasowe aresztowanie byłego chłopaka Mariny, Fredryka. Przy kolejnym przesłuchaniu mężczyzna ponownie zaprzecza oskarżeniom, a jego odpowiedzi pozostają krótkie i niewyczerpujące. W domu zaginionej technicy kryminalni odnaleźli sejf na broń. Po otwarciu sejfu znaleziono starą licencję. Z dokumentu wynikało, że Marina była w posiadaniu belgijskiego pistoletu 9 mm, który odziedziczyła po dziadku. Fredrik zeznaje, że broń ta była przechowywana pod jego łóżkiem w pudełku, jednak z tego, co mu wiadomo, pistolet zaginął już jakiś czas temu. Mimo gruntownego przeszukania domu przez techników, nie odnaleziono pistoletu. Śledztwo stąpa w miejscu. Prokuratura jest przekonana, że Marina Johansson została zamordowana, a winnym tego czynu jest jej były chłopak Fredrik Svensson. Nie udało się jednak odnaleźć ani jej ciała, ani nawet miejsca zbrodni. Z policyjnych akt wynika, że Fredrik już wcześniej miał kłopoty z prawem. Kilka razy został zatrzymany za drobne kradzieże, był również oskarżony o znęcanie się nad jednym ze swoich dzieci. Przesłuchania trwają. Matka Fredrika poproszona zostaje o opisanie syna. Kobieta opowiada, że przez wiele lat nie mieli ze sobą kontaktu. Jednak w ostatnim czasie rozmawiali przez telefon od czasu do czasu. Poprawę kontaktu z synem matka zawdzięcza Marinie. Mówi dalej, że Marina miała bardzo dobry wpływ na Fredrika. Chłopak żył w luksusie dzięki Marinie. Matka Fredrika wspomina, że jej syn miał problemy od wczesnych lat. Bardzo łatwo się denerwował. Czasami jego nastrój zmieniał się w przeciągu kilku sekund. Fredrik potrafi również manipulować ludźmi. Bardzo łatwo obraca sytuację do góry nogami, jeśli potrafi na tym zyskać. Jako przykład matka wspomina, że gdy został on oskarżony o pobicie swojego dziecka, jedyne o czym wspominał w przesłuchaniach to brutalność policji podczas zatrzymania. Fredrik twierdził, że policjanci włamali się do niego do domu. Matka mówi dalej, że Fredrik nigdy nie miał stabilnej ekonomii. Jego życie opierało się na tu i teraz, nie planował nic do przodu. Sąsiedzi z poprzedniego miejsca zamieszkania Fredrika wspominają, że mężczyzna miał sporo długów. Między innymi był winny ponad 75 000 koron chłopakowi, który zmarł później z przedawkowania. Jest 6 sierpnia 2010 roku. Śledczy nadal poszukują ciała Mariny. Nurkowie przeczesują pobliskie jeziora, psy tropiące przeszukują lasy. Setki policjantów uczestniczy w poszukiwaniach. Fredrik Svensson zostaje przesłuchany ponad 20 razy. Konsekwentnie wypiera się, że ma cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Mariny. Mimo intensywnej pracy policji nie udaje się odnaleźć żadnej poszlaki, która pomogłaby rozwiązać zagadkę tajemniczego zniknięcia Mariny Johansson. Informacje zebrane do tej pory przedstawiają się następująco. 27 lipca 2010 roku. Marina i Fredrik pożyczają łódź od rodziców dziewczyny. Wycieczka zamienia się w fiasko. Para wraca do domu. Godzina 18:11. Marina rozmawia z siostrą przez telefon i uskarża się na okropny dzień. Przed godziną 1 w nocy Marina kończy czatować. 28 lipca 2010, środa. Według zeznań Fredrika między godziną 11 a 13 Marina opuszcza posiadłość. Tego samego dnia o godzinie 10:55 ktoś wybiera pieniądze z konta Mariny w bankomacie w Stora Höga. 2 godziny później, to jest o 12:14, następuje próba otwarcia internetu na laptopie Mariny. 15 minut później otwarty zostaje laptop Fredrika. Godzina 14:18. Siostra Mariny próbuje się do niej dodzwonić. 14:21. Wysłany zostaje SMS z telefonu Mariny. 10 minut później wysłany zostaje kolejny SMS do siostry. Telefon znajduje się w okolicach domu. To zaprzecza zeznaniom chłopaka, który twierdził, że Marina opuściła dom przed 1. 29 lipca 2010 roku, czwartek. O godzinie 10:01 zostaje wysłany SMS z telefonu Mariny do Fredrika. Treści SMS-a nie udaje się odzyskać. Fredrik zeznaje, że nie pamięta, by otrzymał od niej wiadomość. Według Billingów telefon Mariny znajdował się w okolicy Stora Höga, telefon Fredrika był w okolicach domu. Śledztwo w sprawie morderstwa Mariny Johansson nie przynosi rezultatu. 13 sierpnia 2010 roku śledczy zmuszeni są wypuścić Fredrika Svenssona z aresztu. Nie ma bowiem żadnego dowodu na to, że mężczyzna ma coś wspólnego z jej śmiercią. Brak ciała i jakichkolwiek wskazówek uniemożliwia dalsze przetrzymywanie Fredrika w areszcie. Po jego opuszczeniu mężczyzna wyprowadza się z domu Mariny. Mijają miesiące. Nadal nie ma znaku życia od Mariny. Rodzina nadal bez przerwy stara się odnaleźć dziewczynę. Siostra decyduje się polecieć na Majorkę, gdzie rodzina posiada dom. Być może tam ukrywa się Marina. Być może czegoś się boi. Na miejscu jednak okazuje się, że dom stoi pusty, a okoliczni mieszkańcy tylko potwierdzają, że dziewczyna nie była tam widziana w ostatnim czasie. Śledztwo w sprawie zabójstwa pozostaje otwarte. Nadal prowadzone są czynności śledcze, jednak nadzieja powoli wygasa. Jest grudzień 2010 roku. Rodzina Mariny zajmuje się jej domem, który teraz stoi pusty. Codziennie ktoś zjawia się na posesji, by nakarmić koty zaginionej dziewczyny. Rodzice Mariny nie chcą sprzedać jej domu, jednak praca wokół niego wymaga, by ktoś się tam wprowadził. Per, poprzedni chłopak Mariny, z którym dziewczyna była tuż przed związkiem z Fredrikiem, chce pomóc. Rodzina decyduje się wynająć mu dom. Per wprowadza się tam ze swoją małżonką tuż przed świętami. Jest 3 stycznia 2011 roku. Per i jego żona decydują się na większe sprzątanie w domu Mariny. Gdy się wprowadzili, nie mieli na to zbyt wiele czasu. Żona Pera chciała zmienić narzutę na materac w sypialni. Ta, która była między materacami, miała kolory moro. Żona Pera zakupiła białą w Ikei. Po zdjęciu 2 cienkich materacy zaczęła ściągać narzutę w moro. Była ona przymocowana do materaca. Po kilku próbach udało się ją ściągnąć. Pod narzutą znajdowały się koce. Po ich ściągnięciu oczom Pera i jego żony ukazała się ogromna plama zaschniętej krwi. Para natychmiast zawiadomiła policję. Na miejsce przyjeżdżają technicy kryminalni i rozpoczynają pracę. Ogromna plama krwi niemal natychmiast pozbawia śledczych złudzeń, że Marina Johansson żyje. Pobrane zostają próbki do analizy. Ponownie zarządzono przeszukanie całego domu. Podczas oględzin sypialni Mariny zauważono również, że w panelu ściennym jest dziura, która wygląda jak ślad po kuli. Krytyka ze strony mediów skierowana w stronę nie tylko techników, którzy wykonywali pierwsze analizy w domu Mariny, ale i również w stronę śledczych sprawia, że sprawa znów trafia na czołówki gazet. Pominięcie tak ważnego tropu w sprawie o morderstwo nie zdarza się zbyt często. Dotarłam do raportu z oględzin, które miały miejsce zaraz po zaginięciu Mariny, a dokładnie 8 sierpnia 2010 roku. Oto fragment. Zagłówek łóżka jest skierowany w stronę krótkiego boku pokoju, w którym znajduje się okno. Łóżko jest pościelone. Poduszki w poszewkach leżą w dole łóżka. Poszewki i prześcieradła zostają zabrane do analizy. W łóżku są 2 zabrudzone materace. Pod nimi na materacu bazowym rozłożona jest narzuta w moro. Materac pod narzutą nie został sprawdzony. Analiza nowo odnalezionych śladów wykazuje, że dziura w ścianie była po kuli od pistoletu. Wezwano kilku ekspertów, którzy po wielu doświadczeniach stwierdzają, że dziura mogła być spowodowana 9 mm kulą od pistoletu. Potwierdzono również obawy śledczych. Krew na materacu należy do Mariny Johansson. Laboratorium kryminalne zakupiło takie same materace, jakie posiadała Marina. Ekspertyza przeprowadzona przez specjalistów wykazała, że do materaca dostały się 2 litry krwi. Przeciętna osoba ma w sobie pomiędzy 4 a 6 litrów krwi. Ta ekspertyza wykazała, że Marina nie przeżyłaby tak sporej ilości utraty krwi bez natychmiastowej pomocy lekarzy. Taka pomoc nie została jej udzielona. Śledztwo od nowa nabiera tempa. Po analizach wszystkich zebranych materiałów stwierdzono, że Marina Johansson zmarła w swoim łóżku poprzez strzał w głowę. Ponownie rozpoczyna się praca policjantów, która skupiała się na odnalezieniu ciała Mariny. Jest 31 marca 2011 roku. Śledczy aresztują byłego chłopaka Mariny, Fredrika Svenssona. Mężczyzna już wcześniej był podejrzewany o morderstwo 31-letniej Mariny Johansson. Do tej pory jednak nie udało się potwierdzić, że dziewczyna nie żyje. Teraz już nie ma co do tego wątpliwości. 22 sierpnia 2011 roku w Uddevalla rozpoczął się proces przeciwko Fredrikowi Svensson. Mężczyzna jest oskarżony o morderstwo Mariny Johansson. Prokuratura przedstawia dowody, które głównie opierają się na domysłach, tak zwane dowody poszlakowe. Nadal bowiem nie odnaleziono ciała Mariny. Fredrik upiera się, że nie miał z tym morderstwem nic wspólnego. Twierdzi, że ktoś inny mógł dokonać morderstwa, podczas gdy on spędził noc w samochodzie. Wyrok zapada 3 tygodnie później. Fredrik Svensson zostaje uniewinniony od zarzutu morderstwa. Według sądu nie można wykluczyć innych sprawców lub innego przebiegu wydarzeń niż ten, który wskazała prokuratura. Sąd zaznaczył również, że niemożliwe było ustalenie, kiedy powstała plama krwi w łóżku Mariny. Mogła mieć nawet kilka lat. Możliwe jest również, że ktoś inny zamordował Marinę, jeśli w ogóle doszło do morderstwa, a Fredrik starał się ukryć ślady, na które natrafił. Według sądu prokuratura nie udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że morderstwa dokonał oskarżony. Fredrik Svensson zostaje zwolniony z aresztu. Prokuratura odwołała się od wyroku. Zaledwie kilka miesięcy później sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok uniewinniający. Historia mogłaby się tutaj zakończyć. Tak się jednak nie stało. Peder Schilleström, mieszkaniec Göteborg, już od pewnego czasu planował założenie organizacji, która pomagałaby policji w szukaniu zaginionych osób. W grudniu 2011 roku założył Missing People Sweden, organizację non-profit. Missing People od początku śledziło sprawę zaginięcia Mariny Johansson. Po 2 uniewinniających wyrokach kluczowym dla śledztwa było odnalezienie ciała. Peder postanowił, że ta sprawa będzie numerem 1 dla organizacji Missing People. Przez kilka miesięcy planowano szerokie przeczesywanie lasów otaczających dom Mariny. Teoria, którą kierowali się organizatorzy, mówiła, że jeśli Fredrik jest sprawcą, zapewne nie wywiózł ciała zbyt daleko. Po otrzymaniu map od policji z wyznaczonymi miejscami, które już zostały sprawdzone, Missing People rozpoczęło poszukiwania. 14 kwietnia 2012 roku zebrano ochotników, by rozpocząć przeczesywanie lasu. Pogoda tego dnia niestety nie dopisywała, deszcz padał niemalże bez przerwy. Grupę 125 ochotników podzielono na mniejsze grupki. Ich zadaniem było przeczesywanie lasu w promieniu 10 metrów od każdej możliwej drogi. Zaledwie po godzinie poszukiwań przez radio przychodzi zgłoszenie. Jedna z grup znalazła coś, co wyglądało na owinięte w plandekę ciało. Na miejsce wezwano lidera grupy poszukiwawczej. Biała plandeka była owinięta sznurem. Lider zdecydował się zrobić dziurę nożykiem, by zobaczyć, co jest w środku. Jego oczom ukazał się materac oraz prześcieradło. Mężczyzna dostrzegł również larwy i część szkieletu. Natychmiast zawiadomiono policję. Technicy kryminalni po przybyciu na miejsce przeczesali dokładnie okolicę. Lekarz medycyny sądowej zdecydował, że otwarcie pakunku musi nastąpić w sali obdukcyjnej. Ciało przewieziono do kostnicy przy szpitalu w Göteborg. Obdukcja była jedną z najtrudniejszych w karierze patologa. Ciało było w stanie rozkładu. Było nagie, owinięte kolejno w plandekę, dwa materace, prześcieradło, koc, poduszkę i pościel. Patolog po analizie zębów potwierdził, że ciało należy do poszukiwanej od niemal 2 lat Mariny Johansson. Ofiara zmarła na skutek strzału w głowę. Śledczy już wcześniej otrzymali informację, że Marina zawsze sypiała nago, co potwierdziło, że została zamordowana podczas snu. Odnalezienie ciała potwierdziło teorie, które prokurator przedstawił w sądzie. Śledczy nie mogli jednak dokonać zatrzymania Fredrika Svenssona. Człowiek ten został dwukrotnie uniewinniony od zarzutu morderstwa. Wyroki te są prawomocne. Prokuratura nie mogła oskarżyć go ponownie bez złożenia wniosku do Sądu Najwyższego o uznanie wyroku uniewinniającego za nieważny, a co za tym idzie, powtórzenie procesu. Mała dygresja. Po szwedzku taki wniosek nazywa się riesning. Jest on podobny do polskiej kasacji nadzwyczajnej. Wnioski tego typu, by uzyskać poprzedni wyrok za nieważny, należą do rzadkości. Zdecydowana większość z nich dotyczy osób skazanych, którzy walczą o uniewinnienie. Zaledwie kilka wniosków odnosi się do osób uniewinnionych, których prokuratura chce ponownie postawić przed sądem. Spośród nich zaledwie kilka zostaje rozpatrzonych na niekorzyść uniewinnionego. Aby uzyskać, nazwijmy to, kasację, prokurator musi naprawdę solidnie się przygotować. Każda mała nieścisłość automatycznie odrzuca wniosek, który jest na niekorzyść osoby uniewinnionej. Wróćmy do sprawy. Praca śledczych skupia się teraz na tym, by zebrać wystarczająco dużo dowodów, by poprzeć wniosek i ewentualne oskarżenie. Nie mogło być mowy o poszlakach. Do złożenia wniosku przygotowywano się rok. 8 kwietnia 2013 roku złożono wniosek o riesning. Oczekiwanie na odpowiedź trwało miesiącami. Jeden ze śledczych wspomniał w mojej ulubionej serii Kryminal Kronika, że oczekiwanie bardzo mu się dłużyło. Jest 1 listopada 2013 roku. Sąd Najwyższy postanowił przychylić się do wniosku prokuratury. Fredrik Svensson został niemal natychmiast aresztowany w swoim mieszkaniu. Podczas aresztowania przyznał, że czekał na policję. Wśród nowych dowodów pojawiła się historia SMS-ów z telefonu Fredrika. Mężczyzna twierdził, że nie pamięta, by otrzymał SMS-a od Mariny dnia 29 lipca. Śledczym udało się odtworzyć wiadomość, której treść brzmiała: „Zostaję do jutra”. SMS zaprzecza zeznaniom Fredrika, który konsekwentnie twierdził: że Marina musiała zostać zabita dzień przed, gdy on był poza domem. Prokuratura podejrzewa, że Fredrik błędnie wysłał SMS lub początkowo przyjął inną strategię, gdzie SMS by pasował. Kolejne podejrzenie prokuratury odnosi się do SMS-ów, które rzekomo Marina wysyłała do siostry. W jednym z nich użyte zostało określenie Lil Skrót w stosunku do młodszej siostry Mariny. To określenie używane było tylko przez rodzinę. Jako że przyjęto, iż w momencie wysłania SMS-a Marina już nie żyła, SMS-a musiała wysłać osoba bliska rodzinie. To wzmacnia teorię, że sprawcą jest Fredrik Svensson. Wśród nowych dowodów znajdują się również zeznania świadka, który zgłosił się na policję tydzień po zaginięciu Mariny. Mężczyzna mieszka niedaleko Mariny. W nocy 28 lipca jechał z dwoma kolegami na stację benzynową, by zatankować samochód. Stacja była już zamknięta, więc postanowili podkraść trochę benzyny z samochodów stojących na parkingu niedaleko stacji. Podczas gdy koledzy świadka sprawdzają, z którego auta mogą podkraść benzynę, mężczyzna zauważa srebrny samochód, który zatrzymuje się zaledwie 20 metrów od nich. Świadek jest niemal pewny, że samochód należy do Mariny. Z auta wysiada mężczyzna w długich włosach, boso, ubrany zaledwie w koszulkę i bokserki. Mężczyzna otwiera bagażnik, w którym według świadka jest duża biała paczka i torba. Widać, że mężczyzna jest zdenerwowany. Ukrył coś w krzakach, a następnie odjechał. Zeznania świadka nie zostały użyte podczas dwóch pierwszych procesów. Brak ciała sprawił, że te zeznania nie zostały podparte. W styczniu 2014 roku rozpoczął się proces przeciwko Fredrikowi Svensson. Prokurator w swoim wniosku napisał, co następuje. Fredrik Svensson 28 lipca 2010 roku w swoim i Mariny mieszkaniu w Spekeröd pozbawił Marinę Johansson życia poprzez strzał w głowę, gdy ta leżała w swoim łóżku. Po morderstwie Fredrik Svensson zawinął ciało Mariny Johansson w jej pościel i owinął je plandeką, po czym przetransportował i ukrył ciało w niedostępnym lesie na otwartym terenie Svartedalen w Spekeröd. Ciało znaleziono po raz pierwszy 14 kwietnia 2012 roku, pomimo szeroko zakrojonych poszukiwań. 14 marca 2014 roku zapadł wyrok. Fredrik Svensson został skazany na 16 lat pozbawienia wolności za zabójstwo Mariny Johansson. Według sądu prokuratura udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że mężczyzna popełnił tę straszliwą zbrodnię. Skazany ma również zapłacić rekompensatę rodzinie Mariny w wysokości 256 000 koron. Niezależnie od kwoty, rodzice nie odzyskają już swojej córki. Specjalne podziękowania dla moich patronów, a są nimi Krzysztof, Jagoda, Łukasz, Aga, Monika, Karolina, Ola, Zuzanna, Wanda, Michał, Aleksandra, Krysia, Emcio, Małgorzata, Paulina, Martyna, Paweł, Janusz, Magdalena oraz Agnieszka. Wielkie dzięki za okazane wsparcie. Mobilizacja, jaką mi dajecie, sprawia, że w każdej wolnej chwili wracam do tworzenia podcastu. Szacunek dla Was. Do usłyszenia.